Drodzy bracia, drogie siostry, słuchając dzisiejszego Słowa Bożego, mogła nasunąć taka myśl, że te prawdy, które dzisiaj słyszeliśmy, dzisiaj są przekazywane w całym Kościele, ale jakże one są odpowiednie do przeżycia tego spotkania z Jezusem Miłosiernym. Bo Ewangelia pokazała nam ludzi, którzy garną się do Pana Jezusa. Jezus przychodzi do nich. Jezus miłosierny, uzdrawiający chorych, wypędzający złe duchy, z opętanych. Ale są też i osoby, które służą sobą, swoim mieniem, jak słyszeliśmy, ażeby Królestwo Boże było głoszone, żeby mogła być głoszona Ewangelia. I nie przesadzę, jeżeli powiem, że oto tu wy wszyscy obecni, siostry, bracia, jesteście przy Panu Jezusie, bo szukacie w większym czy mniejszym stopniu tej współpracy z Jezusem. I to dzieło, które dzisiaj nie tylko nawiedzamy, podziwiamy, to dzieło, które służy pielgrzymom z całego świata, jest znakiem, że oto jesteście blisko Jezusa. I dlatego teraz popatrzmy na obecnego wśród nas Jezusa w tym cudownym obrazie. Bo to będzie jakiś punkt centralny nie tylko naszego rozważania, mam nadzieję, niedługiego, ale będzie tym punktem, który doprowadzi nas do złożenia ofiary dziękczynnej za waszą służbę Bogu i ludziom w tej wspólnocie, której na imię Chemobudowa. Bo oto patrzymy na stronę Jezusa Miłosiernego i jakże nie dostrzec siostrę Faustynę, która biegnie do Jezusa. I ona również dzisiaj przekazuje nam swoje słowo związane, jak się okazuje, z tym miejscem. Bo to ona 8 maja 1938 roku zapisała w dzienniczku: dziś widziałam zatknięte dwa słupy, bardzo wielkie. Jeden zatknęłam ja, a drugi pewna osoba. Z niepojętym wysiłkiem, zmęczeniem i usiłowaniem. I gdy postawiłam ów słup, dziwiłam się sama sobie, skąd miałam tyle siły. I poznałam, że nie własną siłą dokonałam tego, ale mocą z wysoka. Te dwa słupy były blisko siebie na przestrzeni tego obrazu i ujrzałam ten obraz zawieszony na tych dwóch słupach bardzo wysoko. I w jednej chwili, pisze dalej Faustyna, na tych dwóch słupach stanęła wielka świątynia i wewnątrz, i na zewnątrz. Wielkie mnóstwo ludzi było na zewnątrz i w świątyni, a strumienie wychodzące z najlitowszego serca Jezusa spływały na wszystkich. Czy potrzeba wyobraźni, czy potrzeba fantazji, żeby odkryć
tym widzeniu i to miejsce i to wydarzenie, że Jezus jest obecny wśród nas w tej świątyni, że siostra Faustyna otrzymała to objawienie o powstaniu tego świętego miejsca. I potrzeba wielkie znów wyobraźni, żeby wyrazić wielką wdzięczność tym, którzy przyczynili się do wypełnienia tego znaku, jaki otrzymała święta siostra Faustyna. Bo oto po wielu latach, 17 sierpnia 2002 roku, stanął między nami drugi świadek Jezusa Miłosiernego, Jan Paweł II, który również wskazuje nam na Jezusa Miłosiernego w tym pięknym obrazie, który jest przed nami. Bo to On tutaj, na tym miejscu, czego byliśmy przecież wielu z nas świadkami, gdy przed konsekracją tego miejsca, tej świątyni, powiedział: jestem przekonany, że jest to szczególne miejsce, które wybrał Bóg sobie, aby tu wylewać łaski swego miłosierdzia. Modlę się, aby ten Kościół był zawsze miejscem głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga, miejscem nawrócenia i pokuty, miejscem sprawowania ofiary eucharystycznej, źródła miłosierdzia, miejscem modlitwy, wytrwałego błagania o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. Kochani moi, i oto jesteśmy świadkami tych wspaniałych wydarzeń. I oto jesteście, siostry i bracia, również w jakiś sposób wykonawcami tego dzieła, które tutaj jest, które tutaj oddziaływuje, które zaiste jest tą świątynią, gdzie miliony, miliony pielgrzymów przybywa, aby spotkać się z Jezusem Miłosiernym, zawierzyć siebie miłosierdziu, wołaniem: Jezu, ufam Tobie, aby tu zaczerpnąć miłosierdzia i nieść je na krańce świata, do każdego człowieka. Jakże więc nie dziękować dzisiaj Panu Bogu za to święte miejsce i za to wszystko, co dokonało się również przy waszym współudziale, kochani moi. Dlatego w imieniu i Kościoła, w imieniu tych wszystkich, którzy to miejsce obierają jako miejsce spotkania z Bogiem, składam serdeczne dziękczynienie Panu Bogu za was, za każdą chwilę waszej pracy, za każdy wysiłek skierowany po to, ażeby ta świątynia wypełniła te zalecenia, które objawił Jezus siostrze Faustynie, a które nam przekazał również Jan Paweł II, święty papież. I słuchając dzisiaj listu świętego Pawła do Tymoteusza, nasuwa się myśl, że święty Paweł niejako przekazuje wam, nam wszystkim, gdyby życzenia, ażeby po przeżyciu tego jubileuszu, pamiętając o tym wspaniałym dziele, życzenia, które są wyrażone w tym pełnym troski
słowach. Bo święty Paweł mówi do swego ucznia i myślę, że dzisiaj Paweł apostoł natchnienia Ducha Świętego również i wam przekazuje, ażeby spełniła się ta rzeczywistość w waszej przyszłości, w waszym życiu i zawodowym, w waszym życiu osobistym, rodzinnym. Ażeby wasza postawa wobec Jezusa Miłosiernego, wobec tych, którzy stają się apostołami miłosierdzia w tym świętym miejscu, ażeby również i wasze serca, wasze ręce, wasze umysły również były napełnione miłością miłosierną. Bo ja mówił Paweł, apostoł, miłosierny uczeń, zapewnia utrzymanie siebie i swoich bliskich. Unika postawy, że ciągle mamy za mało. Ceni to, co posiada. Podąża za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walczy w dobrych zawodach o wiarę, aby zdobyć życie wieczne. I to jest powołanie ucznia Chrystusa i świadka Jezusowego. Dlatego idziemy do ołtarza teraz, ażeby na nim złożyć dar modlitwy i dziękczynienia. Za ten wspaniały dar, w którym macie tak wielki udział, siostry i bracia. Ale idziemy do ołtarza, ażeby również na nim złożyć modlitwę błagalną, aby się pełniły również w waszej przyszłości te wszystkie dary, o których dzisiaj mówi nam apostoł. A zatem za przeszłość mówię w imieniu całego Kościoła i wszystkich tych, którzy korzystają z tego daru. Bóg zapłać. I również w imieniu tych wszystkich, którzy tutaj przebywają, którzy tutaj spotkają się z Jezusem Miłosiernym i nabierają Ducha Miłosierdzia, wam wszystkim mówię szczęść Boże. Amen.